Hej, hej, witam szanowny grono widzów. Dzisiaj porozmawiamy na temat ciężkich klimatów pandemii. Czy powinniśmy jeździć w tych czasach na motocyklu? Jak teraz zobaczycie, tu po prawej stronie jest tutaj siłownia i sklep, ale jak widzicie, same pustki. To jest w okolicach Wadowic. Właściwie za chwilę do Wadowic będziemy wjeżdżać, zatem ogólnie nie jest ciekawie. I to jest wielkie pytanie dzisiejszego dnia. Czy pomimo tego, że jest pandemia, powinieneś jeździć na moto? Czy rzeczywiście powinieneś ryzykować? No, właściwie odpowiedź jest prosta. Doszedłem jednak do wniosku, że jesteśmy dość mocno narażeni na to, że sobie coś zrobimy. No nie wiem, łatwa wywrotka, no jakieś żwirze, cokolwiek. Jakieś złamanie i trafiamy do szpitala. A jak wiecie, szpitale są teraz strasznie obłożone. No i medycy mają po prostu przerąbane. Wielki szacun dla ludzi, którzy teraz służą, dla pielęgniarek, dla lekarzy. Jak wiecie, w Hiszpanii nie jest wesoło, praktycznie wszyscy są już zarażeni, jeżeli chodzi o medyczny personel. Brakuje wszystkiego. Słuchałem takiej audycji, gdzie kobieta, która tam mieszka, mniej więcej opisywała, jak lekarze sobie robili takie osłony z worków na śmieci, bo nie było po prostu innej możliwości. Zatem Włochy mają podobnie. Czy u nas to samo czeka? W pewnym sensie we Włoszech podeszli do tego bardzo lajtowo, w Hiszpanii jeszcze bardziej, bo tam jest ten rząd taki, gdzie wspiera tam różne takie ruchy feministyczne i nie tylko. Taki socjalistyczny rząd, niektórzy nazywają go komunistycznym. Właściwie organizowali różne spotkania, harce, jak się źle działo i teraz są efekty. Właściwie zebrań publicznych w ogóle nie zakazano i oni są teraz w takim etapie jak Włochy już teraz, tylko że u nich się to później zaczęło dziać, czyli właściwie już powoli wyprzedzają sytuację we Włoszech. No ale słuchajcie, u nas jest inaczej, u nas zakazali też wcześniej, jeżeli chodzi o zgromadzenia, jeżeli chodzi o chodzenie do szkoły, dzieciaki siedzą w domach. A my motocykliści, no jeżeli nam się coś przydarzy, to szczerze mówiąc dupia to by było wziąć i teraz się pojawić na SOR-ze, bo mnie boli. W mojej ocenie lepiej powinniśmy się zachować dość odpowiedzialnie. Ja teraz jadę po leki do apteki, bo niestety mam tą piękną cukrzycę całą. No i muszę mieć jakiś taki lekki zapas, bo mi się powoli kończą, dlatego wyjechałem. Ale długo nad tym myślałem w ogóle, czy rzeczywiście to jest jakiś problem dla motocyklistów. Ale chyba jednak tak, no właściwie fajnie byłoby się odpowiedzialnie troszkę zachować. I nie ryzykować, nie wiem, jeździć przepisowo, jeżeli już musicie jechać, prawda? Ja na motocyklu dojeżdżam do pracy, gdzie te kolejki w Lidlu. Co to za czasy nastały, powiem wam, że ja jestem osobiście totalnie w szoku, że rok 2020 tak się zaczął. W piątek ma lecieć asteroida obok Ziemi. Później ma lecieć jakaś kometa, którą można obserwować. Powiem wam, że tak się śmieję, różne znaki na niebie i ziemi wskazują na apokalipsę. Ale bez przesady, nie panikujmy. Przetrzymamy to wszystko. Ważne, że Wuhan się powoli kończy, chociaż ja tamte informacje z Chin biorę pod duży nawias. Mam nadzieję, że w okolicy maja, może sierpnia nawet, już tak później troszkę, to wszystko przeminie. Mam też nadzieję, że rząd polski zdecyduje, że nie będziemy robić wyborów wzorem francuskim. We Francji postanowiono niedawno zrobić wybory i to się skończyło tragicznie. Wiele osób, którzy uczestniczyło w wyborach, jak ci goście, co tam liczą głosy, zostało zarażonych. Zatem nie idźmy tą drogą, panie premierze, i odłóżmy to. Wiem, że dla Dudy to jest fajnie, bo właściwie nie było żadnej kampanii, on ma wygraną w kieszeni, ale właściwie narażać Polaków, żeby szli do urn, to jest naprawdę mało szczytny cel, w szczególności, że wiele nie pójdzie, włącznie ze mną. Niektórzy na przykład mieszkają ze starszymi osobami, no więc no lepiej nie ryzykować, prawda? A więc kochani, mam nadzieję, że trzymacie się w zdrowiu,
Ja się tutaj będę z wami komunikował. Oj. Się tu może zatrzymam. Będę dawał znać, jak to wygląda. Apteka jest tu po lewej stronie. Więc ja tam nie przejdę, nie wjadę w ogóle. Akurat ta apteka ma moje leki. No ale słuchajcie, siedźcie w domach na razie, zobaczymy jak będzie, ale przeżyjemy to wszystko i będzie git. Więc spoczko, trzymajcie się, pa pa.